sucker for you. Hej kochani, z tej strony Emmy Flash i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. To jest wręcz niemożliwe, ale w końcu po 3 latach trafiłam do mojej kuchni, żeby znowu coś ugotować. A tak naprawdę przyrządzimy bardzo proste, wakacyjne przekąski, które ochłodzą nam te mega gorące dni i będziemy je robić na bazie przeróżnych napoi z tymbarka. Więc zapraszam do oglądania. Ale zanim zaczniemy tworzyć, chciałam zaprosić was na nowy odcinek Studia Tymbar, w którym brałam udział. Link oczywiście zostawię wam w opisie. Jako pierwsze zrobimy lody na patyku. Tak naprawdę do nich będą nam potrzebne jakiekolwiek owoce, aczkolwiek ja wybrałam takie, które będą pasować do napoju H2O owoc tymbarka. I oczywiście niezbędne do tego będą foremki do robienia lodów. Na początku usuwamy patyczki z foremki, a następnie sypiemy tyle owoców do nich, ile według naszego własnego uznania jest potrzebne. Z racji tego, że miałam 2 rodzaje tymbarka z tej serii, to jedną parę zalałam napojem o smaku truskawki, a drugą o smaku maliny. Zrobiłam również lody z żelków, do których były potrzebne jedynie żelki, jakiekolwiek oraz lemoniada. Wszystko włożyłam do zamrażarnika i zostawiłam na noc. I lody gotowe. Tak wiem, te żelkowe trochę się rozpuściły już. Za to te owocowe to po prostu niebo. Jako kolejne pokażę wam, jak zrobić slush domowym sposobem. Ja preferuję slush z napoi gazowanych, dlatego cytroneta tymbarka idealnie tutaj się sprawdziła. Pierwszym prostym sposobem zrobienia slusha jest zamrożenie napoju w postaci kostek, a następnie zblendowanie go. Zaś jeszcze bardziej banalnym sposobem jest po prostu wlanie napoju do shakera i włożenie go na całą noc do zamrażarki. Po zmrożeniu wystarczy wyjąć shaker i wstrząsać nim przez około minutę. Dzięki temu uzyskamy właśnie taki zmrożony domowy slush. Co prawda nie ogarnęłam jeszcze techniki przelewania go do innych naczyń, ale powiedzmy, że oczekiwany efekt został osiągnięty. Pokażę wam, jak przy pomocy dosłownie 3 składników zrobić domową galaretkę. Potrzebna nam do tego będzie żelatyna, zagotowana woda i napój. 1 łyżkę żelatyny wsypujemy do miski, a następnie zalewamy ją odrobinę wody i czekamy około 2 minut, żeby napęczniała. Następnie zalewamy wszystko około 125 ml wrzącej wody, a następnie mieszamy wszystko do uzyskania jednolitej cieczy. Po wymieszaniu dodajemy 200 ml napoju, następnie znowu mieszamy i dodajemy na sam koniec jakiekolwiek chcemy owoce. Oczywiście nie musimy tego robić.
Ja swoją galaretkę zostawiłam na całą noc w lodówce, a następnie po wyjęciu z niej uzyskałam taką kolorową, trzęsącą się babkę. I to już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że moje wakacyjne przykąski przypadły Wam do gustu. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i oczywiście subskrypcję pod tym kanałem, jeśli tego jeszcze nie robicie. Więc teraz już z Wami żegnam i pa pa!